Witam serdecznie na moim kanale. W tym filmie pokażę Wam, jak zrobić pyszny i aromatyczny sos pieczarkowy. Przygotowanie sosu zaczynamy od ustawienia garnka na małym ogniu. Następnie do garnka dodajemy drobno posiekaną cebulę oraz pieczarki pokrojone w paski. Z lewej strony wyświetlają Wam się składniki potrzebne do przygotowania sosu pieczarkowego. Całość zalewamy bulionem. Ja dałem około 3/4 szklanki. Następnie dokładnie mieszamy i dusimy pod przykryciem, aż pieczarki będą miękkie. Kolejne zadanie to zrobienie zasmażki. W tym celu rozpuszczamy masło na patelni i dodajemy około 2 łyżki mąki. Dodane składniki dokładnie mieszamy i czekamy, aż powstanie jednolita konsystencja. W tym momencie dodajemy wcześniej przygotowany wywar wraz z grzybami. W miarę gotowania sos zacznie gęstnieć. Jeżeli stałby się zbyt gęsty, możemy dodać jeszcze odrobinę bulionu, jeżeli mamy, lub po prostu przegotowanej wody. Sos doprawiamy pieprzem oraz solą. Dokładnie mieszamy i dodajemy śmietanę. Sos ten jest bardzo szybki i tani w wykonaniu. Jest bardzo aromatyczny i delikatny w smaku. Jest to znakomity dodatek do dań mięsnych, placków ziemniaczanych, ziemniaków, klusków śląskich oraz kasz. Teraz pozostało dodać tylko natkę pietruszki. Sos jest już gotowy, możemy go podawać. Życzę smacznego.